Cześć. W tym filmie opowiem Ci o najważniejszych wadach i zaletach stron internetowych tworzonych z gotowych szablonów. Jeśli planujesz założenie strony dla swojej firmy, to ten film jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Szablon graficzny strony internetowej może być wdrożony na dwa sposoby: uszyty na miarę, to znaczy zaprojektowany i zakodowany indywidualnie, lub zainstalowany z gotowej paczki startowej, którą ktoś już wcześniej zaprojektował. Taki gotowy szablon może być kupiony ze sklepu z szablonami lub pobrany z darmowych źródeł. Jakie są najważniejsze wady i zalety strony wykonanej z gotowego szablonu? Najważniejszą wadą jest to, że jeden szablon może być wykorzystany w internecie tysiące razy. Może to być szczególnie problematyczne, gdy taki sam szablon strony wykorzystają firmy będące swoją bezpośrednią konkurencją. Jeśli więc planujesz założyć stronę z szablonu, postaraj się przynajmniej minimalnie go zmodyfikować. Gotowe szablony wymuszają najczęściej instalację wielu wtyczek dodatkowych, z których w większości nie wykorzystasz, a wtyczki te będą generować dużo zbędnego kodu źródłowego. Generalnie, im więcej wtyczek, tym gorzej dla Twojej strony będzie ona cięższa, bardziej narażona na ataki hakerskie, mniej przyjazna Google'owi itd. Jeśli korzystasz z gotowego szablonu, staraj się usuwać preinstalowane wtyczki, których wiesz, że nie będziesz używać. Gotowe szablony, szczególnie te darmowe, Niestety potrafią zwyczajnie się rozsypać, np. przy aktualizacji WordPressa do wyższej wersji, często nie są one poprawnie spolszczone, czy też nie mają odpowiednich licencji do użytych wtyczek, co rodzi później problemy z ich aktualizacjami, a co za tym idzie bezpieczeństwem serwisu. Godowce posiadają jeszcze jedno istotne ograniczenie. Korzystając z gotowego szablonu, to ty musisz dostosować się do tego, co szablon oferuje, a nie, tak jak to powinno mieć miejsce, dostosować szablon do jak najskuteczniejszej prezentacji swojej oferty w internecie. W przypadku stron projektowanych indywidualnie, prace nad stroną rozpoczynają się najczęściej od poznania firmy, grupy docelowej konkurencji, oczekiwań odnośnie strony itd., i następnie na podstawie tych danych tworzona jest indywidualna koncepcja, szkic oraz projekt graficzny. Tego nie mamy w szablonie gotowym. Znasz już kilka wad, jednak to nie jest tak, że tego typu strony mają same wady. Największą zaletą gotowych szablonów jest szybszy czas realizacji strony i niższy koszt takiej usługi względem projektu indywidualnego. Jeśli więc zależy Ci na czasie i oszczędnościach, po prostu skorzystaj z gotowca. Gotowe szablony zwykle są estetyczne, ładnie zaprojektowane i wpisują się w aktualne trendy w projektowaniu stron. Upewnij się tylko, że twoja najbliższa konkurencja nie posiada przypadkiem takiej samej strony internetowej. Jeśli planujesz zlecenie stworzenia strony lub sklepu internetowego, czy to z gotowego szablonu, czy zaprojektowanych indywidualnie, zobacz koniecznie moją ofertę na stronie www.aturkosieński.pl. Jeśli wskazówki z tego filmu były dla ciebie przydatne, daj kciuk w górę pod filmem, a jeśli chcesz dostawać więcej tego typu porad, zasubskrybuj mój kanał na YouTube i zapisz się na newsletter na mojej stronie. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.